Meghan Markle podczas spaceru po Hamilton Square postanowiła porozmawiać z Brytyjczykami. Chociaż etykieta zabrania jej komentowania rodzinnych, prywatnych spraw, księżna Sussex zdecydowała się wyjawić datę swojego porodu. Czy znów złamała etykietę? Meghan Markle wybrała się na spacer z księciem Williamem. Kobieta postanowiła porozmawiać z Brytyjczykami, którzy dopytywali o płeć dziecka i datę rozwiązania. Chociaż nie powinna ujawniać prywatnych okoliczności przebiegu ciąży, postanowiła ujawnić całą prawdę. Kiedy Meghan Markle urodzi dziecko? Księżna postanowiła ujawnić prawdę, w pewnej chwili dziewięciolatka Kitty Dudley z katolickiej szkoły podstawowej im. Świętej Anny podeszła do Meghan Markle i zapytała wprost, to chłopiec czy dziewczynka, poinformował Hello Magazine. Kobieta lekko się zmieszała, jednak postanowiła odpowiedzieć na pytanie dziewczynki. Nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Chcemy, by była to niespodzianka, zaznaczyła Meghan Markle. Książęca para nie zna płci swojego dziecka. Oboje w napięciu oczekują rozwiązania. W jednym z wywiadów książę Harry przyznał, że chciałby, aby pierwszy urodził się syn. Przechadzając się wśród sympatyków, wiele osób zaczęło dopytywać księżną, kiedy planowany jest jej poród. Zgodnie z etykietą, nie powinna dokładnie informować o swoich prywatnych sprawach. Mimo wszystko, postanowiła się odnieść do powtarzających się pytań. Kobieta powiedziała, że jest w szóstym miesiącu ciąży i podzieliła się, że termin porodu przypada na koniec kwietnia lub początek maja. Jakie imię wybrała książęca para dla swojego dziecka? Meghan Markle ma swój typ. Podczas spotkania na spacerze, księżna zaczęła dopytywać obecnych, jakie imię powinna nadać swojemu pierwszemu dziecku. Prosiła o wersję dla dziewczynki i chłopca. Nagle z tłumu dało się usłyszeć, że Amy. To naprawdę ładne imię. Podoba mi się. Będę musiała to przemyśleć, miała odpowiedzieć Meghan Markle. Okazuje się, że pomimo licznych spekulacji na temat ambicji Meghan, ta zdaje się być niezwykle związana z Brytyjczykami. Ostatnie spotkanie pokazało, że kobieta cieszy się ogromną popularnością i sympatią. Nie wiadomo jednak, jak na spotkanie w parku zareagują eksperci królewscy. Okazuje się, że Amerykanka znów złamała etykietę, ujawniając prywatne szczegóły życia i swojej ciąży.